rodzinny rajd rowerowy, który rozpoczyna się o 10 w dniu dzisiejszym spod urzędu gminy. Następnie przemieszczamy się do miejscowości Czosnówka i tam spotykamy się z drugą grupą o godzinie 11, skąd wyruszamy w kierunku Studzianki i potem z powrotem. Organizatorem tego rajdu jest Klub Rowerowy Czosnówka. Bardzo mocno zaangażował się również w organizację tego rajdu Sołtys wsi Czosnówka, pan Jarosław Abramowski, Gminny Ośrodek Kultury, wspomaga nas Ochotnicza Straż Pożarna, również w celu zabezpieczenia tego rajdu. Jest to bardzo dobra inicjatywa, kolejna edycja tego rajdu, który się odbywa corocznie. Gromadzi ona coraz więcej chętnych, coraz więcej mieszkańców. Przyłączamy się również do akcji, która organizuje Miasto Biała Podlaska, Kręcimy dla Białej. Nasza grupa to jest Gminny Ośrodek Kultury, do którego zachęcam, aby się wszyscy dołączyli, pobrali aplikację i się zarejestrowali i dalej jeszcze kręcili te kilometry. Jest to doskonała promocja nie tylko dla miasta, ale również dla gminy i całego naszego regionu, całej naszej społeczności, po to, żeby nas wszyscy zauważyli w kraju, że jest taka gmina w Białej Podlaskiej na wschodzie, żeby wszyscy to doceniali. Za chwilkę rozpoczynamy ten rajd, no i życzę wszystkim udanych przejazdów i fajnej zabawy. Jak rozumiem, pan dzisiaj też bierze udział w rajdzie rowerowym? Jak najbardziej brałem udział w tamtym roku i tak mnie zachęcił rajd strażacki organizowany przez gminę Biała Podlaska, przede wszystkim przez Ochotniczą Straż Pożarną w Słowacinku Starym. To wtedy była trasa bodajże 52 km. No ale jeszcze dojechać musiałem z Rakowic wrócić, to także miałem ponad 60. Czułem się wspaniale, do pracy dojeżdżam też codziennie rowerykiem, no to jest jednak... Druga sprawa, przy tej cenie benzyny, jak się słyszy, to coraz więcej osób siada na rower, a jednocześnie tym sposobem pomagamy dla miasta Biała Podlaska. Cieszę się, że miasto jest na pierwszym miejscu, to jest chwała, bo w tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce bodajże, w tym roku przodujemy. No i życzę wszystkim rowerzystom i prezydentowi, aby zdobył to pierwsze miejsce w tym roku. To będzie chwała dla miasta, które jest słynne na całą Polskę. Wszyscy będziemy się cieszyć i ekologicznie, zdrowo i krajozna. Jak najbardziej, także życzę wszystkim dzisiaj przyjemnej podróży i jednocześnie zachęcam na 26 czerwca na ten rajd strażacki, który ponownie będzie też trasa bodajże 52 km. Słyszałem, że już jest zapisanych około 100 osób, także myślę, że może do 200 dobijemy w tym roku. Dziękuję bardzo.